Siema widzowie! Wjeżdżamy w filmik Gniazda Nostalgii. To widać, że podchodzi się do tego POE jak pies do jarza. Zajęło ci na razie 2 miesiące, przejście 4 aktów POE. To jest trochę tak, jakbyś po 2 miesiącach challenge'a z Dark Soulsami przeszedł Taurus Demona, zahaczył Caprę. W tym tempie, 5 roku na przejście kampanii. Ja wiem, że ty jesteś power gamerem. Ja wiem, że ty potrafisz zrobić całe Soulsy na 2 podejścia. Kiedyś nazywałeś filmy casual kontra jakaś tam gra. To już nie te czasy Gniazda Nostalgii. Wymagania wobec ciebie wzrosły. A teraz zobaczmy materiał. Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii. Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii. Przeszedłem dla was 2 następne rozdziały. I od razu na początku nie będę wam spoilerować, jak się bawiłem w ramach tych 2 rozdziałów. Po prostu przejdźmy do tego, jak one wyglądały. Chociaż na samym początku materiału chciałbym wam podziękować, czy też po prostu was bardzo pochwalić. Czemu? Ponieważ w poprzednim odcinku, tu jest słowo po tym jak powiedziałem, że prowadzi mnie pewien znajomy i powiedział mi, że generalnie to Rolling Magma będzie dobrym wyborem do któregoś tam rozdziału, zaczęliście go wyzywać od najgorszych, że się absolutnie nie zna na POE, że kto to w ogóle jest, co to za kurbana. I dlatego jestem z was dumny. Trzymajcie tak dalej. Wszystkie tego typu komentarze czytało mi się z przyjemnością. Jeszcze jeden malutki disclaimer. Cała moja rozgrywka była streamowana dla widzów oraz znajomych. Czekaj, szybka ocena buildziku. Co my tu mamy? Default atak na lewym. Wielki tip do Gniazda Nostalgii. Gniazda Nostalgii, powiem, że będziesz to oglądał. Żeby ci się przyjemniej grało, co sądzisz o stopach? Może cię zapytam. Dobra, nie odpowiadaj. Jak masz ten mieczyk na lewym, weź go przerzuć na stopy. Kliknij na niego i tam podmień na inny skill. Bo obecnie jak masz default atak na lewym, to bardzo często chodząc, przez przypadek zaczynasz default atakować przeciwnika, to jest im dalej jesteś, tym więcej jest potworów, tym łatwiej to zrobić, tym bardziej jest to irytujące, tym większa szansa, że zginiesz przez to i tak dalej. Albo się zablokujesz, będziesz się czuł, jakbyś był zestunowany. A tak poza tym zobaczmy, co to jest za buildzik. Nie jestem pewien, co to jest na prawym. Nie wiem, co to jest na prawym, ale chyba nie może tego używać ze swoją bronią. Ma Frost Bombę na środkowym, ma Frost Blinka, ma Vigilant Strike'a, ma dwulinkową Rolling Magmę, ma Glacial Hammer dwulink i ma nieodpowiedzialny paloną aurę. Discordzie. Dlatego też za radą jednego z widzów... Ja chciałem na chwilę przerwać. Gniazdko, ty sobie możesz zidentyfikować pierścienie, które masz w EQE wrzucić, bo nie masz żadnego pierścienia. Zacząłem zakładać na siebie, czy też identyfikować pierścionki, które miałem w ekwipunku. No i tutaj... Ale GigaChat przeszedł 2 pierwsze akty, nie identyfikując przedmiotów. Faktycznie coś dostrzegłem, ponieważ pierścionki, tak jak w zasadzie każdy inny element ekwipunku, może posiadać jakieś tam statystyki. Jakieś statystyki, które mogą nas obchodzić bardziej lub mniej. I wiecie, ja nie wiem, czy one były dostępne od 1 aktu. Były. Ja po prostu pomijałem właśnie te elementy ekwipunku. Czy nie, nie były, dopiero od tego aktu byłem w stanie wydropić cokolwiek. W każdym razie, no jako że ja... Gniazdo Nostalgii regularnie powtarza, że nie lubi za bardzo tego gatunku, ale to widać w takim razie, nie? Że ja mam coś takiego, zawsze grając w takie gry, że tu mam jeszcze wolne dziurwsko, muszę je wypełnić jak najszybciej. To nawet nie chodzi o typową action RPGa, nie? Ale gram w World of Warcraft i mówię, o Jezu, ja chcę mieć już shouldery, grając tam w World of Warcraft Classic. Ja chcę już mieć hełm, ja chcę mieć już trinket. O Jezu, będę miał mój pierwszy ring zaraz. I to samo w POW, nie? Ja chcę wypełnić, grając tego typu gierki, od razu każdy slot, a tutaj po paru aktach dopiero garną, że są ring sloty. Bardzo mocno to pokazuje, że to jest mindset totalnie inny typ gracza, nie? Który zwraca na inne rzeczy uwagę. Ja pominąć całkowicie ten element, ponieważ tak czy siak sobie w miarę dobrze radziłem na każdym jednym bossie, czy na każdym jednym po prostu przeciwniku. Nie wyluzujcie z pochodniami. Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że większość hack and slashy wygląda właśnie w ten sposób. Czyli mamy 15 mechanik, które jesteśmy w stanie odpowiednio zoptymalizować, czy odpowiednio wyekwipować cokolwiek do tego, żeby robić właśnie odpowiedni damage, lecz w większości przypadków po prostu tego nie musimy robić, ponieważ bazowy ekwipunek, który posiadamy, zwykle pozwala nam na przejście tytułu bez problemu. I tutaj możemy wejść w to troszkę głębiej. Załóżmy, że do przejścia tytułu potrzebne nam są statystyki i ekwipunek na poziomie 100% wydajności. Przy czym przez cały tytuł jesteśmy w stanie optymalizować sobie absolutnie każdą jedną mechanikę dostępną graczowi tylko po to, żeby właśnie ulepszyć swoją wydajność do poziomu, załóżmy, oscylującym na poziomie 2000%. I dlatego też, że ten pułap jest po prostu umiejscowiony tak wysoko, to już jedna dostosowana rzecz, załóżmy, że zwiększa naszą wydajność do poziomu 170%. I dlatego też inne mechaniki po prostu możemy traktować po łebkach. Ponieważ dana jedna konkretna mechanika, na przykład statystyki przyznawane w ramach level upowania,
plus... Dobra, jakieś... rozumiem. Co próbuję powiedzieć Gniazd Nostalgii, że action RPG są samograjami. Trochę tak jest. Uważam, że na przykład action RPG, faktycznie hack and slash'e są bardzo podobne na swój sposób do, powiedzmy, idlerów czy clickerów, nie? Jak grasz sobie w cookie clicker, to wbrew pozorom, to nie jest tak odległy od POE, bo tu i tu nie chodzi bardziej o to, czy przegrasz, czy wygrasz, bo raczej nie da się przegrać. Formą przegrania jest progresowanie w powolny sposób, a formą wygrania jest progresowanie w szybki sposób. Literalnie klikanie w ciastka, tylko że w formie action RPG-owej. Tam bazowy, nie bardzo OP ekwipunek, który po prostu wydrupimy w ramach przygody, daje nam na tyle solidny boost do wydajności, że wszelakie inne mechaniki, które funkcjonują w ramach tytułu, możemy mieć naprawdę gdzieś. I wiadomo, to o czym mówię, to jest po prostu cecha gatunku i absolutnie nie zamierzam zamieniać się tutaj w kolekcjonera i stwierdzić, że te mechaniki, które były przeze mnie nieużywane, są po prostu niepotrzebne w tym tytule. No, był taki film Kolekcjonera CN o Las d'Epochu. Śmieszny w sumie. Ja w ogóle bardzo lubię Kolekcjonera CN. Przecież to był dziwny materiał w sumie. Skąd mi wyrosły te rogi? Ja je właśnie dostałem. Od Kiszaka i od Amandy. One są na Old Edge i mi po prostu wysłali po koleżeńsku. Bardzo fajnie. Możesz sobie rzucić okiem na ich merczyk. Ale chciałbym się tutaj zatrzymać i dojść do pewnego wniosku. Enjoyment, który jesteśmy w stanie wyciągnąć z POE, jest proporcjonalne do naszego zaangażowania. I możliwe, że aktualnie póki co, jako że sama kampania nie stwarza mi odpowiedniego wyzwania, dlatego też ten mój fan z gry nie jest tak wysoko. Bo możemy mieć jakąś tam osobę, która przez całą rozgrywkę, od pierwszego aktu do ostatniego, będzie chciała mieć statystykę wydajności. Z tego przykładu, mieć jak najbliżej maksymalnej wartości, czyli bodajże tam 2000. To jest ciekawa kwestia. W tego typu grach jest poczucie progresji, ale jeśli na przykład grasz bardzo nieoptymalnie, to twoje poczucie progresji jest bardzo spowolnione. Nie identyfikujesz przedmiotów, nie eksperymentujesz z nowymi support gemami, każdego zona clearujesz bardzo powoli, 5 skill pointów niewydanych. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć komuś, jak ktoś ma grać, nie? Ale jestem w stanie zrozumieć, że komuś to poczucie progresji się zagubi w momencie, w którym takie są spowolni, że staje się on znikome. Natomiast tutaj oczywiście można by posilić się na kontrargument, że to jest wtedy wina gry, że gra cię nie nakierowuje, jak poprawnie uzyskać to poczucie progresji w adekwatnym tempie. I faktycznie ten onboarding w pojedynce jest taki sobie. No i z drugiej strony będziemy mieli mnie. Osobę, która absolutnie ma wyjebane, czy przejdzie dany etap na wydajności na poziomie 100%, czyli po prostu byleby przejść, czy może przejdzie dany etap na poziomie wydajności, powiedzmy, że 500%, czy 1000%, czy kurwa 2000%. Wiadomo, fajnie pewne elementy rozgrywki wykonywać jak najszybciej i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, ja nie widzę dostrzegalnej różnicy między wydajnością na poziomie 500, a między wydajnością na poziomie 1000%. Dla mnie najważniejsze jest to, że dany etap... Co widzowie najlepiej robić bardzo szybko? Bardzo szybko najlepiej zasubować ten kanał, poleca Krzysztof Wilczyński z Hrubieszowa. Rozgrywki ja po prostu przejdę. A czy dany etap, który przejdę, pobije w 2 sekundy na przykład, kończąc ostatniego przeciwnika, czy tego samego przeciwnika będę bił w 20 sekund, to jest dla mnie sprawa po prostu drugorzędna. Dlatego też dochodzę do wniosku, że w momencie, w którym gra postawi przede mną wyzwania, które będą ode mnie wymagać optymalizacji, farmienia czy czegokolwiek, żeby w ogóle do nich podejść, żeby w ogóle je przejść, to wtedy też moje zaangażowanie wzrośnie i tym samym prawdopodobnie mój enjoyment z gry też jak najbardziej. I tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że ten element Diablo robiło o wiele lepiej. Okej. W momencie, w którym chcieliśmy zacząć rozgrywkę na troszkę bardziej wymagającym poziomie, byliśmy w stanie to zrobić, faktycznie zwiększając sobie poziom trudności po prostu slajderem, czy też nawet nie slajderem. Nie, Gniazd Nostalgii, nie mów o slajderze. Staram się być jak najbardziej wyrozumiały i empatyczny i próbować zrozumieć, o co Gniazdowi chodzi. Jakby większość graczy, która przychodzi do tego gatunku, oczekuje od niej coś konkretnego. Mogą się bawić jakąś taką optymalizacją, poczuciem fantazji, fantazją swojej rosnącej mocy i tego, że mogą być takim powerhouse'em. Teraz Gniazdo przychodzi po nawdychaniu się oparów soulsowych i mówi, dajcie mi wyzwanie. Ja chcę czuć, że boss mnie zabija 50 razy, bo jak tego nie zrobi na początku kampanii, to mi się odechciewa grać. Ale może poczuję jeszcze tą frajdę z rosnącej siły po prostu. Ja się zastanawiam, co jest moim ulubionym elementem Path of Exile i dla mnie ulubionym elementem Path of Exile jest zawsze pierwszy i drugi dzień nowej ligi. W pierwszym i drugim dniu
to poczucie progresji jest najbardziej ciągłe. Cały czas, co 5 minut, nowy kwipunek, nowy ring, nowa różdżka, nowe buty, level up, skill point do wydania. O Jezu, pierwszy designer, wow, odblokowałem nowy Atlas Point. Jakby dla mnie te pierwszy i drugi dzień, to jest dla mnie peak satysfakcji z poe. Ale to na przykład też nie jest dla każdego, nie? Dla kogoś to będzie, o, mój peak jest po miesiącu, jak mogę zrobić jakikolwiek build, wow! Derem tylko wyborem poziomu trudności. Tutaj za to jesteśmy zmuszeni do grania na tym samym jednym poziomie trudności, co wszyscy, przez co też niektórzy gracze będą mieć więcej problemów, inni mniej. Przez co też niektórzy... Dziwi mnie, że Gniezdo Nostalgii dochodzi do wniosku, że rozwiązaniem jest slider, przychodząc z Soulsów, w których rozwiązanie trudności jest jakby nie patrzeć takie samo i za to jest chwalone, nie? Że nie ma slideru, tylko ty ustawiasz swoją trudność. Za to są chwalone Soulsy w dużej mierze, że jest jeden poziom trudności, ale tylko w teorii, bo w rzeczywistości możesz wejść na harda albo możesz wejść na easy. Chyba, że Gniazdu chodzi w drugą stronę, że jest takim hardcorem, że gra gówno buildem, a i tak miażdży, jest za łatwo. Ale to wtedy to jest kwestia progresji, bo wydaje mi się, że Gniazdo ma na poziomie późnego trzeciego aktu 600 HP i dwulinka bez Flame Walla, bardzo niedługo uderzy w ścianę. Jestem ciekawy jego wrażeń wtedy. Jestem ciekawy, czy Gniazdo prawdopodobnie zasięgnie wtedy pomocy u ziomeczka. Przynajmniej ja bym tak zrobił na jego miejsca. A może będzie brute forceował, nie? Ale to wtedy to brute forceowanie też może być nieprzyjemne, bo będzie bardzo dużo ginął. Gracze będą musieli optymalizować bardziej, a niektórzy mniej. A teraz... Czekaj, czy on tam miał 8 skill pointów do wydania? Sigma. Optymalizować bardziej, a niektórzy mniej. A teraz, co takiego stało się w ramach dwóch następnych aktów w POE? Czy pokochałem ten tytuł tak, jak powinienem go pokochać i tak dalej? No nie. Czy odkryłem jakieś rewelacyjne mechaniki w tym tytule, które zachwyciły mnie niesamowicie, ale nie sprawiły, żebym jeszcze pokochał ten tytuł? Też nie. Dlatego też przede wszystkim będę wam tutaj pokazywać te wielkie takie rozdziały, czy też te wielkie zmiany w moim buildzie. Podstawowo, tak jak wcześniej wspominałem, w ramach poprzedniego odcinku była grana Rolling Magma, ponieważ usłyszałem od znajomego, że... Ej, ale patrzcie, tutaj są już ogromne zmiany. Przeszedł na Meteor i przybyło mu nagle 400 HP. Tak z momentu na moment przybyło mu, prawie mu podwoiło HP, więc prawdopodobnie to też wynikło, nie? Z jakiejś właśnie rozmowy z kolegą. Wydaje mi się, że tu jest lekkie takie przeszenie sobie. Na zasadzie Gniazdo mówi, po co optymalizować, skoro i tak jest łatwo? Chciałbym slider utrudnienia sobie. Po czym mówi, to jaki build teraz, żeby było trochę lepiej, żeby bić więcej, żeby dostawać mniej? Jest to dobry spell, na którym mogę polegać przez jakiś czas. Oczywiście tutaj ponownie zaznaczę, że możecie go w tym momencie za to wyzywać, ponieważ jest szmatą i tak dalej. W każdym razie, w ramach tych dwóch rozdziałów, od pewnego momentu zamiast Rolling Magmę gram jakimś takim Firestormem czy czymś. Osobiście skill aż tak mi się bardzo nie podoba, zwłaszcza, że jest troszkę zdelayowany. W sensie w momencie, w którym klikniemy go, to dopiero musi minąć jakaś tam animacja i wtedy przyznawany jest damage. Jest dosyć wolno. Co nie zmienia faktu, że jeżeli nawet personalnie właśnie odpowiada mi on troszkę mniej, to z drugiej strony o wiele bardziej ciekawię się, w jaki sposób modyfikatory, które będę pozyskiwać w przyszłości, będą wpływać właśnie na ten spell. Przy poprzednim skillu to było dosyć oczywiste. No, kulka będzie albo większa, albo będzie się rozplatywać przy uderzeniu, albo będzie ich więcej. Z chrusa. Tutaj, no, nie wyobrażam sobie tego, żeby właśnie było jakoś masakrycznie dużo tych firestormów. Chociażby dlatego, że one się nie poruszają po kastowaniu. No a może właśnie ten efekt poruszania się zyskają dopiero po tym, jak wyekwipuje odpowiedni kryształ. No, opcje tutaj są o wiele bardziej ciekawe i możliwe, że ograne są właśnie w... Teraz ktoś powinien pokazać Gniazdo Nostalgii jakiegoś niesamowitego koka, który kręci się i kastuje miliard firestormów na cały ekran i nic nie widać. Ciekawe, co by powiedział na taką wersję. Ciekawszy sposób niż w przypadku Rolling Magmy. No ale póki co muszę zaznaczyć, że w ramach tych dwóch rozdziałów jeszcze się o tym nie przekonałem, ponieważ założyłem tylko i wyłącznie support gema w postaci większego obszaru działania i bodajże większej szansy na podpalenie czy jakiś efekt na paleniu. No generalnie te support gemy nie są jakoś bardzo ekscytujące. Przynajmniej aktualnie. Jeżeli chodzi o moje skille, które rozdaję w ramach... Nie, no brat powiedział, że Arcane Surge, że Faster Casting, że Elemental Focus...
nie są niesamowicie ekscytujące. Nie, a tak totalnie na poważnie, nie no, rozumiem, o co chodzi, że może jak zaczynasz grać, to może ci się wydawać, że każdy support game będzie zmieniał całkowicie sposób grania i w sumie tak by było idealnie, a niektóre są takimi bardziej mnożnikami. Taka rzecz, która na początku nie wydaje się faktycznie ciekawa, to jest sposób, w jaki jakaś taka mała rzecz statystyczna, która nie zmienia tego, jak wygląda skill, może zmienić cały twój sposób konstrukcji wszystkich statystyk, nie? Że na przykład to, czy pójdziesz w kryta, czy bez kryta, czy może bardziej jakieś generalnie Trinity. Faktycznie takie rzeczy wydają się bardziej ekscytujące z perspektywy bardziej doświadczonego gracza, podczas gdy jako nowy gracz szukasz bardziej takich flashy efektów, typu to się rzuci dwa razy, to będzie dwa razy większe, rzucę trzy kule zamiast jednej. Też się zgadzam, że zazwyczaj takie efekty są ciekawsze. No, są takie i takie efekty w gierce. Co najczęściej faktycznie psuje podejście do gry przez nowych graczy? Rzecz pierwsza, która zazwyczaj psuje podejście nowych graczy, nadgorliwy kolega, taki kolega Maciuś, on już pograł trochę w topołę i mówi ci, wiesz co, zacznij po pierwsze tym konkretnie buildem, tym musisz zacząć, bo on jest będzie dla ciebie najlepszy na początkującego, a potem masz, to jest tabula rasa, to są 7x stepy, to jest gold dream, to jest acirifoible, to jest praxis, to jest 6 link z King of the Loyal i dajesz coś takiego nowemu graczowi, no jesteś tumanem, bo zepsułeś mu właśnie całkowicie pierwsze doświadczenie z grą i do tego też wpakowałeś go na taką minę, że on nie będzie miał żadnego challenge'a przez pierwsze godziny gry, przez co wyciągnie z niej prawdopodobnie zero frajdy, a potem natrafi nagle na ścianę, gdy te level 1 levelingowe itemy stają się gównem, a przez to, że wcześniej nie musiał w ogóle uczyć się progresji, to nagle w ogóle nie kuma, co musi zmienić, żeby działało. No i brawo, zepsułeś komuś całkowicie pierwsze doświadczenie z grą. Mam nadzieję, że jesteś z ciebie dumny. No a druga rzecz, no to jest oczywiście nowy gracz w tego typu grach, który nie wie, jak się gra nazywa, ale już tak kmini, dobra, będę musiał wyszukać na YouTubie top 10 best builds, best weapon, how to get easy one shot mechanic every boss. Mapowania, no to dodałem tutaj troszkę do HP-ków, dodałem do regeneracji many, raczej nie skupiałem się na damage outputcie, bo on stoi na tyle solidnym, czy też wygodnym poziomie, że absolutnie, no właśnie, nie muszę się nim martwić. W ramach rozwoju ekwipunku nie działo się nic super ekscytującego, nie zdobyłem jakichś legendarnych przedmiotów, przynajmniej ja sobie nie zdaję z tego sprawy, więc tutaj po prostu do analizy... A to jest ciekawe, bo to jest niemożliwe, że do 43 nie dropnę mu ani jeden unikat. Jest to możliwe, ale bardzo nieprawdopodobne. Ale też z ciekawych rzeczy, to zobaczcie, jaki on ma pierścień w ogóle. Giga dużo statystyk, 87 life'a, to insane akurat. Przed gniazdem nostalgii czeka najlepszy element gry, labirynt. Au, au, au. Do pochwalenia się nie ma nic ciekawego. Idąc dalej, jeżeli chodzi o sam gameplay w ramach tych aktów, to ponownie, no nie było tutaj nic interesującego. Bossy były ciekawsze niż w ramach poprzednich aktów, ale też nie na tyle specjalne, żeby zrobić teraz wywód na 15 minut na temat tego, jak bardzo są super i jak świetnie się przy nich bawiłem. Chociaż faktycznie udawało mi się przy nich zginąć. Co też po prostu sugeruje mi, że w ramach następnych rozdziałów możliwe, że będę musiał troszkę pofarmić, możliwe, że będę musiał bardziej zoptymalizować ekwipunek, skille, czy w zasadzie cokolwiek, co jest do optymalizacji. Ciekawi mnie jego zderzenie z Innocentem, a potem ciekawi mnie jego zderzenie z szóstym aktem i minus resami. Dlatego też mogę wam zapewnić, że pewnie następny odcinek będzie o wiele ciekawszy. No bo będę musiał kombinować, wreszcie będę musiał pomyśleć. Ja powiem tyle. Ja w ramach takiego prowadzenia mnie przez właśnie znajomków, czy ludzi z Discorda, cokolwiek, ja zyskuję wiedzę. Jest to wiedza podstawowa i tak dalej na temat podstawowych mechanik gry i szczerze mówiąc czuję, że rozumiem ten tytuł coraz bardziej. Wszystkich tych elementów nie będę wam przedstawiać, bo chcę, żebyście mieli takie boom, wow, gniazdo niesamowicie wiele się nauczył od czasu ostatniego odcinka. W każdym razie, faktycznie, ja zyskuję wiedzę od ludzi i spożytkuję ją w momencie, w którym będę do tego troszkę zmuszony. Albo w momencie, w którym ilość wywrotek mojej postaci będzie na tyle duża, że będę musiał właśnie coś wykombinować. I będę próbował to robić samemu. Całkowicie samemu. Nikt mnie nie będzie prowadzić, nikt nie będzie mi podpowiadać czy cokolwiek. Dlatego też w następnym tygodniu szykujcie się na dosyć ekscytujący odcinek. Póki co jednak to było gniazdo nostalgii. My się widzimy w następnym odcinku. Na razie. Gniazdo nostalgii. Dziękuję ci za filmik i że napędziłeś nas trochę do rozmowy. Łapkę w górę już zostawiłem. No, mam nadzieję, że przyspieszysz tempa, bo tak jak policzyliśmy wcześniej, w obecnym tempie sama kampania, która jest bardzo małym wycinkiem gry, no, zajęłaby ci 5 miesięcy. Musi być jakieś przyspieszenie lekkie. Essa.
Sprawdź tytuły rozdziałów. Albert Maciaszek, przystojny.